zobacz kurwa, tu chodź bliżej. Patrz, jakie tam piękne wieżyczki widać. Jedna jest piaskowa, ładne takie baszty widać, takie te ażurowe baszty. Patrz, jaki piękny jest ten mały, taka przybudóweczka, kurwa. Nie wiem, czy to rokokoko, czy to barok. Rokokoko, bo wchodzi ażur, a barok jest taki ciężki. No może być gotyk, nie, gotyk jest ciężki. To jest rokokoko. No i tak to wygląda. I to mi się kurwa podoba. Widzisz, kapitan is for wing, at for wing is fishing. Zadowolona? Jeszcze jak? Otwartość ludzi, wszystko, przyjaźń. Nie ma nikt na nikogo nie zwraca uwagi. Każdy się czuje na luzie, czy idziesz we worku, czy idziesz w rozdartej sukience, nikt nie widzi, nikt nie patrzy, nic. Wszystko jest na luzie. A u nas to kurwa wiesz, 100 lat za murzynami, kurwa, szoktenerem. No i pozdrawiam całą Polonię w Londynie. Heja, Baśka, siema. Spierdalamy dalej. Bo tu jest taka wersja, że policja pomaga ludziom, a u nas kurwa co robią? Tak, oni właśnie pomagają w Londynie, a u nas to widzisz. Teraz halki, bransoletki kurwa i krapy. To wyjaśnimy, 48. Big Ben to jest dwóch kolesi. Jeden Big, drugi Ben. Zrobili ten słynny zegar angielski, Big Ben. A przy zegarze, słynnym zegarze, jest Wysoka Izba, Wysoki Parlament. Londyński parlament najwyższy, proszę ciebie, piękny, Jezus, to jest ten, Jezus, jak to pięknie wygląda, Boże, to jest ten, jak to się nazywa, styl, rokokoko, o Jezu, to jest piasek, pięknie, Boże, jak cudnie wygląda, patrz, po drugiej stronie, zobacz koło rowerowe, Londynu, coś pięknego. To jest koło. Oglądasz całą panoramę. Jezu, ja to w telewizji tylko widziałam, a teraz widzę na własne żywe oczy. Ty czujesz? Patrz tam, jakie piękna. Zobacz, jaka tam piękna wieża. Właśnie jest taka opcja, że nie ma gdzie wywalić śmieci. Nie ma kubów koło parlamentu, bo się boją, żeby kurwa bomby i wiesz. Nie wrzucić do kuba, żeby to wypierdoliło, wiesz? Tak, oni się kurwa tego boją. Tu znajdujemy się koło National Gallery, wiszą obrazy Van Gogha, tego. No, jak on się nazywa? Van Gogha, obrazy Picassa, zobacz jaka piękna. Patrz tutaj, jaka piękna, zobacz. Wieża z zegarem, czwarta, piękny pomnik. Narodowości, jakie pani spotkała do tej pory? Narodowości spotkałam szejków i murzynów, Hindusów, Japończyków, Amerykanów, Polaków, bardzo dużo Polaków jest. Szejk miał turban na głowie w garniturze. Widziałam Abdulla na biało ubrany, czarna kamizelka, biała charakterystyczna, prosta czapka. Proszę ciebie, hinduskę widziałam, ubrana w szaty pięknie, rozumiesz? W te swoje szaty kolorowe, te długie, takie te. A w Indiach jest taka opcja, że tam 14-latka bierze ślub z 40-letnim hindusem. Taka jest tam religia i wszystko dozwolone i tak oni muszą robić. I co? I wszystko na kolorowo noszą, malują sobie tutaj te kropki na czole, wiesz? No i tak to, patrz, zobacz, jaki piękny autobus jedzie. Bez przerwy autobusy jadą. Woo!
Co tam było? Nie wiem, jakieś krzyki, kurwa. Jesteśmy właśnie na dzielnicy Soho, dzielnica prostytutki Alfonsów.